Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Spinki, prosto na rowerze, prosto z holenderskiej ziemi. No, piękna pogoda, naprawdę piękna, dawno takiej nie było. Dzisiejszego vloga zaczniemy sobie tak niezdrowo od holenderskiej tak zwanej parówy, czyli frikandeli, przysmaku uwielbianego przez Holendrów. Ogólnie ja też to lubię. Niektórzy Polacy gadają, że to jest shit, ale tak naprawdę to jest bardzo dobre. Bardzo dobre, bardzo dobre. Zjeść sobie tak na świeżym powietrzu. Wiecie, z tym jest taka faza, że tak jak mówiłem wcześniej, może niektórzy nie pamiętają, jak zaczyna Wam smakować lokalne jedzenie, jak zaczyna Wam smakować lokalny fast food, to znaczy, że za długo przebywacie w tym kraju. U mnie tak to wygląda, bo na początku nienawidziłem holenderskiego jedzenia, tych fast foodów, tych krokietów, tych snacków. Teraz lubię sobie przekąsić i jestem takiego zdania, że jeżeli mi to smakuje, to znaczy, że przebywam tu za długo. No, pojedzone, to można jechać dalej, ale w cieniu to jest o wiele lepiej i przyjemniej. Słuchajcie, ostatnio niezłą zwałę, czyli bekę, czyli po prostu śmiechy mieliśmy, bo wiadomo, są teraz mistrzostwa Euro i kumpel do mnie mówi: Kamil, ja się zastanawiam, czy to są mistrzostwa Europy, czy tak naprawdę Afryki. Wiecie, o czym mówię, nie? trochę trafił, no. Trochę trafił tym tekstem do mnie i pośmiałem się. O, siema traktor! Pamiętajcie, że jeżdżąc selfie stickiem ryzykuje dla Was mandatem, nie? Ale czego się nie robi na potrzeby odcinka. Pełna chillera, widzowie, jak to się mówi. Dobra, tak w ogóle, może pewnie część widzów wie, bo kiedyś poruszałem to w odcinku, ale nigdy nie mówiłem tak konkretnie i dosadnie. Skąd ja się w ogóle tutaj znalazłem? Dlaczego Spinki jest w Holandii? Ja Wam powiem, że... Czekajcie, bo kamień mi w dupę włazi. Ja Wam powiem, że moje życie to jest takim zdarzeniem różnych przypadków. Ja się zastanawiałem wielokrotnie, jakby wyglądało moje życie, jakbym na przykład zamiast do Holandii wyjechał sobie w 2007 roku do Warszawy albo do jakiegoś innego kraju. Czy potoczyłoby się lepiej, czy gorzej? Czy byłbym w lepszej sytuacji finansowej, czy w gorszej? Czy miałbym lepsze życie, czy gorsze? Czy dalej byłbym youtuberem, czy nagrywałbym w ogóle vlogi? Mogłoby się to w ogóle nie wydarzyć. To jest taki efekt motyla, ale lubię sobie czasem porozkminiać, jakby to było, gdybym w pewnym momencie swojego życia poszedł w drugą stronę. Też pewnie tak, co niektórzy macie. Jak ja się znalazłem w ogóle w tej Holandii i dlaczego? Słuchajcie, ja wychowałem się w kamienicy i w bloku. Całe życie mieszkałem w kamienicach i w bloku. I w 97 roku przeprowadzam się w pewną ulicę i tam poznaję się z takim gościem, którego znałem już wcześniej, bo razem mieszkaliśmy na hotelu robotniczym, gdzie pracowali nasi rodzice i tam się z nim już znałem. I tam mam takiego przyjaciela do tej pory. I jego ojciec już od lat 90. wyjeżdżał do Holandii. I później, jak ja się z nim zacząłem przyjaźnić, on miał 17 lat, to wyjechał do ojca z mamą i tam zostali. A ja zostałem w Nowej Soli, czyli u siebie w rodzinnym mieście. I po pewnym czasie on się starał, żeby mi załatwić pracę. I w 2007 roku, w maju chyba, jak otworzyli granice pracy dla Polaków, że już mogliśmy normalnie pracować bez żadnych pozwoleń, chyba od maja 2007 roku, to było, o ile się nie mylę, bo mam 37 lat i moja pamięć już trochę szwankuje. No i wtedy taka sytuacja była, że mój ojciec też wtedy był bez pracy. Ja po prostu z moim tatą przyjechałem do mojego przyjaciela. Mój ojciec był w tej Holandii jakoś półtora roku, niecałe dwa lata. Mama stwierdziła, żeby wracał, bo życie na, wiecie, na rozłąkę to nie jest życie. I
mój tata wrócił, a ja zostałem tam dalej. Na początku mieszkałem na domku firmowym, później mieszkałem u swojego przyjaciela z jego rodzicami. Później wynająłem swoje mieszkanie, taką kawalerkę, ściągnąłem do siebie dziewczynę. Następnie dostałem mieszkanie spółdzielcze, no i później tak się to potoczyło, że od 2007 roku jestem po dziś dzień do 2024. I zawsze ludzie, których spotykam, takich nowych, to mówią: Jezus, ile czasu, jak ty możesz tu siedzieć? Ale w moim przypadku tak to nie działa. Ja nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jak mogę tutaj tyle mieszkać. Po prostu mieszkam i żyję. Traktuję to tak, jakby ktoś mi powiedział, że od urodzenia do 30 roku mieszka w Polsce. Ja bym powiedział: o Jezus, stary, o rany, jak ty możesz mieszkać przez 30 lat w Polsce? Nie patrzę po prostu tym względem, że jak mogę długo tutaj mieszkać, tylko po prostu sobie żyję jak każdy normalny człowiek. Bo tak mi się życie ułożyło. Częściowo to są moje wybory, podjęte po drodze. No ale mówię, gdyby mi nie pasowało, to już dawno bym to zmienił. No i taka moja szybka spowiedź emigranta. Wyjechałem w 2007 roku do mojego przyjaciela. Mój tato wrócił, ja tak zostałem. W międzyczasie był chyba na parę miesięcy mój brat. Ściągałem różnych kolegów z bytym moim przyjacielem. Były tu różne osoby. Był taki okres, że w tym mieście, tutaj, co teraz nagrywam, w sumie to w mieście obok, za mostem, tam gdzie wam pokazywałem na początku, to z Nowej Soli było nas dość sporo. I tak wygląda moja cała historia. Czysty przypadek. Przyjechałem do przyjaciela i zostałem. A może napiszcie w komentarzu, jak wy wyjechaliście za granicę, bo 50% widzów jest z zagranicy, także może ktoś ma jakąś ciekawszą historię. Jeżeli chcecie na przykład, żebym wam coś opowiedział o Holandii, jak w pewnym momencie moje życie się toczyło, to chętnie mogę zrobić taki odcinek, tylko napiszcie mi w komentarzu, co konkretnie byście chcieli o mnie wiedzieć. W międzyczasie naprawdę przez te wszystkie lata sporo się tutaj działo i jeszcze chyba sporo będzie się dziać. Mam taką nadzieję, no. Bo na tamten świat mi się jeszcze nie śpieszy. No i tak to wygląda. Żyję sobie. Jestem sobą, robię sobie vlogi. I tak wygląda moje życie. Cały czas, przez całe moje życie takim numerem jeden jest to, żeby po prostu nie narzekać, żeby brać życie, jakie jest. Ja wiem, że czasami jest chujowo. U was, u mnie, u każdego tak jest, że czasami przychodzi taki moment, że nic nie ma sensu i nic się nie chce, ale po prostu trzeba żyć i to przetrwać. Nie możemy. Najgorsze jest, jak ktoś się porównuje, nie? To mnie tak po prostu denerwuje, że aż mi się scyzoryk w kieszeni otwiera, to jak ludzie się porównują, że na przykład ty masz, ja mam takie życie, jakie mam, nie? A ktoś przykładowo ma tam dwójkę dzieci, żonę, dom, suwa pod domem, zajebistą pracę, no i on ma takie życie, a ja mam takie. I ludzie często porównują, zobacz na niego, on już jest w tym miejscu, ty dalej jesteś w innym, już byś mógł mieć to, tamto. To jest najgorsze, co może być, jak ludzie zaczynają się porównywać. Każdy człowiek jest inny i nie możemy się porównywać. Każdy ma swoje życie i każde życie jest inne. Moje życie widocznie ma być takie, jakie ja sobie stworzyłem. Jeżeli ktoś ma inne życie, to nie możemy patrzeć na niego: kurde, stary, ale on ma lepiej. On ma zupełnie inne życie i każdy człowiek jest inny i życie po prostu trzeba przeżyć. W każdego życiu człowieka są lepsze momenty i gorsze. To nie jest tak, że jak patrzymy na kogoś z boku i wydaje nam się, że on ma zajebiście idealne życie, to że u niego cały czas jest petarda. Tam są też złe, ciężkie i przykre momenty. Także pamiętajcie o tym i to jest moja rada życiowa. Nie ma co się porównywać do nikogo. Ty jesteś ty, ja jestem ja. Nikt z nas nie będzie tobą, ani ty nie będziesz mną. Każdy musi być sobą, żyć w taki sposób, jak sobie życie układa. Nie porównywać się do kogoś. Wiadomo, można się inspirować, czerpać ambicje, ale nie można patrzeć w ten sposób, że też bym chciał mieć tak jak on, nigdy tak nie będę miał. Może nie będziesz tak miał, bo mamy zupełnie inne życia. I o tym musicie pamiętać. Życie jest piękne. Trzymajcie się. Jak chcecie więcej takich historii z mojej spowiedzi emigranta, piszcie w komentarzu elo 320. Thank you.